Siema, tutaj Abes. Witam Was dzisiaj w materiale na 100 dni do Sylwestra. Jak widzicie, zestaw na to luźne odpalanie nie jest jakiś wielki, ale myślę, że i tak jest dość imponujący. Wszystkie petardki, które przede mną tu leżą, no to są jednak starocie i to konkretne. Wszystkie dostałem od widzów, za co bardzo, bardzo dziękuję. Myślę, że film nie będzie jakiś mega długi, ale będzie się podobał. Są tu petardy z każdej paczki, praktycznie z tych ostatnich. Od Kopacza, od Sylwestra, od Michała, albo od Pyrobreda, bo od Was, chłopacy, dostałem po Screamie 10S. Nie wiem, który to jest Scream 10S, ale dziękuję Wam wszystkim. No i co? No już jest trzeci rok z rzędu, w którym te 100 dni do Sylwestra nagrywam. Mam nadzieję, że będziecie ze mną kolejne 3 lata i jeszcze jak najdłużej. No i co? Ustawię sobie te 4 petardki. Wszystkie tak naprawdę z kamieliny, zabytki. Tigerek od Tropika, TC13. Tutaj jest jakaś gramatura, klasa trzecia, ale pewnie nie będzie nigdzie napisanej gramatury. Oczywiście, że nie. Bonbon, kategorie F3, nie na P1. Torpedka od Śmieszka, NWP. No i na koniec, jako wisienka na torcie, Screamik 10S, którego raczej przedstawiać nikomu nie trzeba. Zapraszam Was jeszcze tylko do konkursu, zapraszam Was do linku w opisie na mojego Instagrama oraz do sklepu odpalaj.pl, gdzie macie mój kod rabatowy. Lecę ustawić te petardki i je sobie odpalimy, a myślę, że jest warto odpalić to, co przed nami leży. Jesteśmy przy pierwszej petardze. Tigerek od Tropika. Zapraszam jeszcze do Maniaka na kanał oczywiście. No i lecimy z Tigerkiem. I odsuwamy się jak najszybciej. Nawet. Głośno. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się. Tigerek to jedyna... Nie. Torpedki też nie odpalałem. Ale to był stary Tigerek. Tak, stary. Nie wiem, czy Tigerki w ogóle na CE później wyszły. No bo to następna będzie torpeda czy bonbon? Co będzie mocniejsze? Wydaje mi się, że chyba bonbon będzie mocniejszy. Torpedkę kiedyś odpalałem. Ja torpedki też nigdy nie odpalałem. Słabo wypadały. One kiedyś nie... Tak? Chyba były dwie partie z tego, co pamiętam. Ale odpalałem kiedyś torpedkę i wiem, że była słaba. Że Jarenty sobie nagra przedstęp na kilowy, na shortsa NWP. I lecimy NWP od Śmieszka. No Śmieszek później chyba w C nawet za bardzo nie istniał. Widzowie, się nie dziwcie, że mam nauczniki, bo mam uraz akustyczny. Więc Ucha. Wypada. No, ja już muszę mieć. Też bez przesady, podobnie do tego Tigerka. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie mocniejsza, bo ona jest strasznie masywna, ale ona miała mnóstwo gipsu. Tak, znaczy właśnie też wtedy je miałem, te torpedki, i one właśnie słabo wypadały, bo mi się wydaje, że one mają też słaby fotobłysk, nie? Albo wiesz, są już na tyle stare, że trochę zleżały. No. Teraz bombonik, on wręcz się wydaje pusty, tak szczerze mówiąc. Ja słyszałem, że niby go trzeba kłaść tak chyba, nie? Że niby tak lądem do dołu, ale zobaczymy. Dobra, widzowie, czekajcie. Zobaczymy, no tak czy tak, no na końcu Scream zrobi, co ma zrobić. To jak ustawiamy, tak? Tutaj? A bez? No może, tak żeby był faktycznie trochę do góry nogami, żeby już później w komentarzach, żebyście nie musieli mi wspominać, że tak powinienem odpalać. Dobra, ja bym to tak chyba nagrał, a bez. Tak, i odejdę tam w bok. Bonbonik. Bonbon jest od kogo w sumie, to jest... Jak? Bonbon jest od kogo? To jest to... Nie, to Privatex jest? Privatex chyba. Privatex, tyro, no. No jestem ciekaw. To miało strzyć tak lepiej. Bez porównania do tego Tigerka i torpedki. Ej, czuję, że to miało więcej niż 5 gram. Ale tu walnęło. No, Tigerek, torpedka bez podjazdu żadnego. Ja się niesie, echo. Nie najgorzej, tutaj chyba nie przytomniałeś tak od tych drzewek. No dzisiaj dobrze, trochę wiecznie jest. Na górę, bo jest silny wiatr. Silny wiatr, więc słabo. No i co? Screamik 10S. Jako wisienka na torcie. No. Tak jak mówię, no nie pamiętam, czy to jest z paczki od Michała, czy od Pyrobreda, ale to chyba nieważne. Ważne, że nam ładnie zaakcentuje to 100 dni do Sylwestra.
trzecie wspólne, nie, czwarte wspólne 100 dni do Sylwestra, a trzecie pod rząd. Bo pierwsze 100 dni do Sylwestra wrzucałem 5 lat temu już. 5 lat temu? 5 lat temu. Ten czas leci. Ale takie jak zacząłem regularnie na kanał nagrywać, to trzecie. 3 no, lata temu. Ale to rąbnie. Tylko tu jest mega długi ląd. To w końcu funkę, nie? No, funkę w każdej petardce. Teraz właśnie mi się podoba w tych petardach, że są bezpieczne. No. I wyobraź sobie, kiedy one były w sklepach, to się narzekało, że za 3 petardy 50 zł płacić, a teraz latają paczki po 350 zł. Ja pamiętam, i ludzie to kupują. To jeszcze nic, ja nie wiem, czy widzowie będą pamiętać, ale jak była promocja na Piro Polska, to one były po 45 zł. Ja no. Kupowałem po 45 zł za paczkę. No. Świętej pamięci sklep. No, więc właśnie świętej pamięci, ale takie były ceny. No, no tak, także co, dziękuję za ten materiał. Mam nadzieję, że się dobrze oglądało. Mimo, że petardek w nim odpalonych dużo nie było. Ale w końcu to jest luźne strzelanie, więc... A myślę, że konkretny za to był. Także co, widzimy się przy kolejnym odcinku z odliczania. Mam nadzieję, że będą w miarę regularnie. Podejrzewam, że będzie tak jak w tamtym roku. Czyli od 50 dni będą już materiały co 10 dni, a wcześniej będą jeszcze tak co jakiś czas po prostu. A jak wybije 50 dni, no to co 10 dni ładnie, regularnie będzie odliczanie do naszego święta. Trzymajcie się, cześć!